Cześć, a więc tak jak żeśmy obiecali, ruszamy z zajęciami, z jogą na początku, czyli te zajęcia będą, tak myśleliśmy, żeby trwały 45 minut. Chciałabym na tych pierwszych zajęciach, które teraz się będą odbywać, troszeczkę powiedzieć Wam o takich podstawach. Oczywiście zaraz też zaczniemy, pokażę parę ćwiczeń, właściwie tak myślę góra ze dwa, po to, żeby Wam pokazać właściwe ustawienie ciała. W jodze, można powiedzieć, narzędziami instrumentu takiej naszej inteligencji wewnętrznej są nasze dłonie i nasze stopy. Na dłoniach mamy połączenia nerwowe, jak i wiele różnych receptorów, to samo na podeszwach stóp, które są ściśle związane również z naszym, organizmem wewnętrznym, z jego życiem, czyli z wątrobą, z żołądkiem, z płucami, z jelitami. I w jodze jest bardzo ważne to, żeby na początku dobrze zacząć pracować stopami. Zatem potem idzie równo ustawienie kostek, łydki, kolan, czyli naszych stawów, jak i ud. To samo jest z dłonią. Będziemy pracować nad tym, żeby dobrze rozszerzać dłonie, dobrze ustawiać nadgarstki, łokcie i żeby dobrze tutaj pracować również klatką piersiową. Gdyż w jodze klatka piersiowa jest o tyle istotna, że tutaj są nasze płuca, nasze serce, więc tu jest też nasz ośrodek oddechowy. W związku z tym bardzo ważne będzie to, żebyśmy rozciągali też boki ciała i równomiernie zaczęli pracować rękami i nogami. Stety albo niestety, praca w jodze jest dość dużym wyzwaniem, nie nazwę to problemem, tylko dość dużym wyzwaniem. Z tego względu, że pracujemy z materią. Materią jest nasze ciało. To są nasze mięśnie, nasze ścięgna, nasze kości. Jak jest zbudowany mięsień, tak też jakby od tego jest zależna struktura naszej kości, nasze ścięgna i ogólno nasze, całokształt naszej kondycji. W związku z tym często nasze nogi, nasze ręce są słabe. Co za tym idzie, jeśli konstrukcja mięśniowa naszych rąk i nóg nie jest wzmocniona i nogi nie pracują, czyli to nie tylko chodzi o rozbudowanie mięśni, ponieważ w jodze dążymy do tego, że ten mięsień się wzmacnia, ale on się nie tylko rozszerza, że tak jak, na przykład, tak jak na siłowni pakujemy i rosną nam mięśnie, tylko on się również wydłuża. Wydłuża się dzięki temu, że zaczynamy pracować równomiernie stopą. W związku z tym ważne będą dla nas, jak będziemy rozpoczynać tę praktykę, równomierne ustawienie się na stopach i na dłoniach. Najprościej jest na samym początku zacząć od nóg, gdyż tutaj mamy dużo, że tak powiem, mięśni krzyżowo też biodrowych. Od tego jest też zależne ustawienie naszej postawy, czyli ustawienie naszych bioder. Jeśli się równo ustawi miednica i nogi zaczną pracować, one zyskają swoją witalność, zmniejszamy, że tak powiem, męczliwość serca, jak również dzięki temu możemy też rozciągnąć boki ciała i wydłużać, tutaj iść potem dalej, wydłużenie klatki piersiowej, boków ciała i rozciągnięcie rąk. W związku z tym taką podstawą jest praca od stóp poprzez całe nogi i biodra, potem idziemy coraz wyżej. I dzięki temu, jeśli ktoś ma na przykład dyskomfort w odcinku lędźwiowym, to praca, która idzie od podstawy, czyli od nóg, daje możliwość, że będzie mniej, powiedzmy, mikro uszkodzeń, czyli jakby ciało nie będzie się uszkadzać, tylko będzie mogło się odbudować. W jodze też jest tak, że niektóre partie, na przykład, czyli mięśnie ud, na przykład niektórzy, to nam wyjdzie w praktyce, niektórzy na przykład, ja Wam to będę pokazywać, niektórzy na przykład za mocno przeprostowują kolana i to się nazywa przeprost, i na przykład nie pracuje w ogóle ich mięsień czworogłowy, więc będziemy się starali, od tego też zależy praca stopy, będziemy się starali tak ustawiać nogi i tak ustawiać biodra. Jeśli to się Wam spodoba i będziecie mieć na to chęć, to być może będziemy się mogli spotykać indywidualnie, żeby Was można było zobaczyć, jak jakby pracować i równo te biodra ustawiać. Ponieważ czasami, jeśli nie mamy rozwiniętych pewnych partii mózgu, czy pewnych partii, przepraszam, mięśni, to w ogóle nie ma połączenia tego z naszym głównym ośrodkiem, układem nerwowym, jak i z naszym mózgiem. Czyli jakby my mówimy na przykład, tak? Kurde, niech się ten mięsień podciągnie. No ale niestety okazuje się, że ten mięsień się nie podciągnie, ponieważ w ogóle nie ma tego połączenia w mózgu. Mało tego, te połączenia czasem obumierają. No i na przykład okazuje się, że po prostu w ogóle już na przykład nie można tej pracy wznowić. Tak, stąd różnego rodzaju ludzie się jakby sięgają do różnego rodzaju jakby możliwości do tego, żeby się usprawnić. No ale czasami już jest taki moment, że niestety ten mięsień może się nie udać wzmocnić.
Wiem, że mogę mówić zbyt energicznie, więc dobra, to trochę zwalniam. Ale zawsze sobie można przewinąć filmik. bo tutaj oczywiście mam koordynatorów i oni mi mówią wolniej, ciszej i tak, więc już trochę zwalniam. W związku z tym praca naszego ciała jest stricte z tym związana. W momencie, kiedy nasze nogi i nasze ręce zyskają na mocy i ustabilizuje się nasze centrum, czyli nasza miednica, ona będzie w miarę ustawiona równo, czyli będziemy równomiernie stać jedną nogą drugą, równomiernie ustawimy swoją miednicę, z tego się będą równo wyciągać nasze boki ciała, to wtedy zaczynamy wzmacniać konstrukcję mięśniową tych wałów przykręgosłupowych. I wtedy nasz kręgosłup, nawet jeśli macie jakąś dolegliwość, a te mięśnie się będą w miarę równomiernie rozwijać, to zabezpieczy Was. Nie mówię, że wyleczy, bo czasami są takie struktury już, że tak powiem, naruszone, że nie da się do końca, że tak powiem, nawet ciężko to nazwać wyleczeniem. Nie da się doprowadzić do tego początku, jak żeśmy się rodzili, aczkolwiek nawet jak się rodzimy, to czasami mamy już różne uszkodzenia przy porodzie. To jest kolejny temat. W związku z tym przynajmniej ustawić na tyle kręgosłup, że to Wasze schorzenie nie będzie pogłębiało się. Czyli powiedzmy zostanie w pewien sposób, można to nazwać, uśpione. I może się okazać, że z czasem organizm wytworzy, że tak powiem, takie właściwości, że będzie szło z tego w pewien sposób takie samo uzdrawianie. I wtedy może się to okazać, że nasze ciało zacznie się w pewien sposób naprawiać. I w momencie, kiedy wzmocnimy nasz kręgosłup, to wtedy praca się już wyłącznie odbywa, jak już oczywiście wstępnie mieliśmy mocne nogi, na bazie rąk i nóg. Czyli właściwie prawie można powiedzieć, że no pracujemy, no bo kręgosłup jest częścią, ale używamy do tego jakby fundamentów naszych nóg, naszych rąk, rozciągnięcia boków ciała, właściwie równomiernie pracujących mięśni. Dlatego w jodze zwraca się uwagę, że na przykład jak robimy na jedną stronę na prawą, to potem robimy na lewą. Jak stoimy na nogach, staramy się równomiernie naciskać jedną, równomiernie drugą. Jeśli pracujemy rękoma, tak samo. Wyciągamy boki ciała, tak samo. Jest to trudne, ponieważ jeśli mamy jakąkolwiek, chociażby na przykład skoliozę, jeden bok jest skrócony, drugi jest dłuższy, to nasz mózg jest do tego przyzwyczajony i w momencie, kiedy zaczynamy wyrównywać pozycję ciała, zaczynają nas boleć, mówimy, że ogólnie, że boli nas kręgosłup, ale tak naprawdę najczęściej bolą te mięśnie, ponieważ jeden z mięśni musi się rozciągnąć, a drugi troszkę się musi skurczyć. Więc praca zaczyna się toczyć na płaszczyźnie takiej, że równo zaczynamy ustawiać nasze ciało. W związku z tym po prostu to powoduje, że możecie odczuwać różne, nazwijmy to dla mózgu, dyskomforty w postaci na przykład bólu. Natomiast to nie jest ani niczym złym, ani niczym dobrym. Powiedzmy, że w tym momencie pracujemy na bazie, że będziemy siebie widzieć i będziecie te ćwiczenia robić oglądając mnie. Ja jestem akurat z tego punktu, że ból nie jest niczym złym. Natomiast w momencie fajne jest to, jak jest to kontrola indywidualna z nauczycielem, tak? Bo można to kontrolować i można ten, że tak powiem, pracować na tej bazie, co w pewnym momencie nam dolega, jak to można przepracować i co z tym można zrobić. Jeżeli my w tym momencie będziemy się z sobą tylko kontaktować, powiedzmy tak, że będziecie mnie widzieć na swoich komputerach, tak? Będziecie mnie oglądać, żeby móc to zrobić, to proponuję, żebyście robili do granicy bólu, czyli żebyście, powiedzmy, zaczyna Was boleć, więc wtedy praca z bólem na płaszczyźnie mentalnym odbywa się w ten sposób, że oddechem próbujemy ten ból złagodzić, ale nie pogłębiamy pozycji, póki ten ból na przykład nie minie. Czyli to się nazywa, że zostajemy do granicy bólu, tak? Więc mam taką propozycję, żeby po prostu to było w miarę dla Was bezpieczne i potem z czasem będziecie mogli ten próg przekraczać, jak ciało się coraz bardziej będzie mogło ruszać i coraz bardziej się rozćwiczy. Więc myślę, że w tym momencie to jest tyle, jeśli chodzi o taki wstęp. Jeżeli będziecie mieć do tego jakiś komentarz bądź coś, o co będziecie chcieli się zapytać, to proszę, żebyście umieścili ten komentarz po filmiku, tak? Czyli w momencie, kiedy go obejrzycie, macie jakieś pytania, zadawajcie je, będziemy na bieżąco odpowiadać. Taką pierwszą pozycją to jest w jodze w pewien sposób siad skrzyżny.
Oczywiście są do jogi też różnego rodzaju sprzęty, wałki, no ale powiedzmy, że ich w tym momencie nie macie, więc używamy najprostszej formy, jaką mamy w domu. Czyli wystarczy zwykły koc, który przeważnie jak ma formę prostokąta, składacie go jeszcze raz na pół i powstaje kwadrat. Koca używamy. Ja akurat bym proponowała, że jak macie taki cienki koc jak ja, to składamy go jeszcze raz na pół i powstanie trochę taki mniejszy prostokąt. Koc służy do tego, że w momencie, kiedy na przykład siadamy w siadzie skrzyżnym, co jest też istotne, niektórzy z Was być może będą mogli tylko tak usiąść. Niektórzy z Was być może będą mogli tak usiąść. Inni usiądą jeszcze głębiej, ale na przykład nie będą mogli podciągnąć nogi pod kolano. I to jest ok na początku, tak? Jeżeli Wasze kolana będą zbyt wysoko, na przykład i siędziecie w ten sposób, to warto mieć trzy koce, czyli sobie podłożyć tutaj jeden koc pod udo, żebyście nie mieli dużego ciśnienia. Prawdopodobnie być może się zdarzy tak, że będziecie go musieli złożyć jeszcze raz na pół, tak żeby go sobie podłożyć nogę, go na bieg kolano będzie wysoko. W miarę możliwości, jak to kolano się będzie opuszczało, to będziecie mogli sobie odsunąć koc albo podtrzymać tylko kolano, jak będzie Was ciągnąć i będzie Was boleć. Ale siad krzyżny jest bardziej, można powiedzieć, troszkę wymaga więcej, że tak powiem, zaangażowania. Czyli na przykład tak, powiedzmy, że siedzicie tak, siądziecie na początku. Czyli moje łopatki idą do wewnątrz, tak, siedzę bardziej tak naprawdę na kości krzyżowej. Kość krzyżowa ma kształt trójkącika. Pomiędzy nim też są różne przestrzenie i tam jest dużo różnych, że tak powiem, miękkich struktur. To też zależy od tego, jak to się wykształciło w naszym wieku, czy żeśmy czworakowali, czy żeśmy pełzali, czy żeśmy od razu wstali, żeśmy poszli, tak? Każdy z nas ma różną historię. Ale powiedzmy, tak, że nie wchodzimy w to w tym momencie głębiej, tylko na przykład siedzicie tak. No i w tym momencie blokujecie przeponę, czyli nie możecie ani rozciągnąć brzucha, czyli nie macie ruchu wyciągnięcia do przodu, tak? Więc to jest niekoniecznie jakby dobra postawa. Więc wtedy, pod to, żeby podnieść trochę tułów do góry, czyli żeby nie siedzieć tylko i wyłącznie na krzyżu, będzie właśnie potrzebny ten koc. On troszkę podniesie Wam ciało, tak? Czyli ustawiamy sobie koc, siadamy, hop, splatamy nogi. I teraz tak, pierwszy ruch, zanim zajmiemy się naszymi nogami, ustawieniem naszych nóg, podkładamy ręce pod pośladki, zabieramy mięśnie pośladkowe na boki. Możemy też ręką skręcić udo, tak? O. I teraz tak, rozszerzamy stopy na boki. Także do tego dążymy, oczywiście na początku może to nie być możliwe, także zewnętrzne części kolan będą opierały się na wewnętrzne części stóp. No i tak, więc zabieramy te mięśnie pośladkowe, tak jak już było wcześniej, tak to wszystko ustawiamy i fajnie jest to, żeby te zewnętrzne części kolan były na wewnętrznych częściach stóp, czyli jak najbardziej rozciągamy tutaj te części goleń na boki. I teraz tak, może być tak, że odruchowo siądziecie tak, więc wtedy tracicie jakby ten balans i ktoś, kto nie ma, że tak powiem, wypracowanych bioder ani odcinka lędźwiowego i wydłużonych boków ciała, i idzie, że tak powiem, z dolnych żeber, czyli wypina klatkę piersiową, a ruch jest do wewnątrz, to zaraz o tym powiemy, to ważne jest to, żeby stopy oddalić jak najbardziej możecie. Nawet jeśli ruch będzie tylko taki, to też jest ok. Natomiast my dążymy do rozszerzenia, tak? Rozszerzamy, jeśli tak możemy usiąść. I tutaj pomiędzy naszymi nogami, czyli można powiedzieć, że tak, od jednego kolana do drugiego jest to podstawa trójkąta, nasze uda to są boki trójkąta, wierzchołkiem jest nasze krocze. Czyli tutaj powstaje trójkąt. To jest taka mniej więcej przestrzeń do tego, żeby ustawić ciało równo w pionie. Wiodzę, jakby większość figur jest spowodowana, wiąże się to z pracą też z energią. Jest wiele figur spowodowana, żeby równo sobie usiąść. Dużo jest trójkątów, różnego rodzaju przestrzeni po to, żeby jakby poszerzać też w ciele ruchomość. W związku z tym tutaj powstaje trójkąt. I w tym momencie, jak czujecie, że jeszcze straciliście balans, to jeszcze raz zabieracie mięśnie pośladkowe na boki. Tak? O. I sobie tak siadacie. I teraz dalsza część. Jeśli pozwolicie, przekręcę się bokiem, będzie to bardziej widoczne bokiem, tak? Czyli tu już mamy ustawione nogi. Tak? Tu jeszcze raz Wam raz pokażę. Zabieramy, czyli tutaj podkładamy rękę pod pośladek, zabieramy jeden mięsień pośladkowy w bok i drugi. Tak, że poczujecie, że siedzicie na... Przepraszam, zabrakło mi słowa. Także siedzicie na kościach pośladkowych, tak? Więc sobie tutaj siadacie. Sara, to jest pierwsze moje nagranie. Więc sobie tutaj siadacie, zabieracie mięśnie pośladkowe na boki i siedzicie.
z tego już samego ruchu powstanie ruch, że kolana Wam zaczną opadać na boki. To się z czasem wydarzy. No i jest kolejny moment, tak? Rozmawialiśmy o tym, powiedzmy, że sobie równo usiadłam, bo jestem w stanie tak usiąść bez koca. Natomiast jeśli kolana macie tak, to pokażę Wam, jak to wygląda bokiem. I chcecie sobie włożyć koc, to koc wkładacie pod udo. Chodzi o zabezpieczenie kolana, ponieważ w momencie, kiedy zaczynacie rozciągać biodro, zaczyna też rozciągać się Wasza wewnętrzna część nogi i zaczyna iść ruch w kolano. Staw kolanowy jest nieruchomy. On ma tylko zgięcie i wyprost. Więc kolanem nie przemieszczamy się na boki, bo może się uszkodzić, ulec kontuzji. Więc podkładamy tutaj koc pod udo. Jeśli możemy iść głębiej, to go odstawiamy. A jeśli możemy całkiem, to całkiem odstawiamy koc. Tak, więc powracam do tego punktu. I teraz tak. Czyli nie siedzimy tak, tylko zaczynamy znowu, do tego jest znowu podciągnięcie, pośladki na boki. Ja wiem, że to tłumaczę tak mozolnie, ale czasami jest to trudno w ogóle do zaczajenia, tak? To musi nastąpić ruch. I mało tego, jak zabierzecie ten pośladek, to to udo też się Wam będzie zaczynało skręcać na zewnątrz. Tak? Nastąpi taki ruch. I teraz tak. Tutaj jest, ja też potem siądę tyłem, tutaj jest kość krzyżowa. I przeważnie albo ludzie siedzą tak, bo, że tak powiem, ten cały pas tylny jest po prostu napięty, w związku z tym ich ruchomość rąk będzie tylko tak prawdopodobnie, więc my musimy poruszyć tył ciała. Więc znowu, bezpiecznie, żeby zacząć, zawsze warto zaczynać od nóg, tak jak mówiliśmy na początku. Więc na razie siedzimy, uczymy się siąść, tak? Więc staramy się troszkę przenieść tak. No i teraz tak, niektórzy siedzą tak. Czyli wypinają pupę do tyłu i uginają lędźwie. U mnie już to trochę jest trudne do zrobienia, bo, że tak powiem, mam to wyćwiczone, więc może jest to słabo widać, ale nie wypinamy pośladków do tyłu, bo nawet nie mam już takiego ugięcia mocnego tutaj, tak? Więc nie wypinamy dolnych żeber, ponieważ spinamy przeponę i wypychamy wtedy mięśnie brzucha, tak? My te mięśnie, czyli tak, jak tu mamy dolne żebra, to pewnie widać bokiem, czyli nie wypinamy ich, tylko dajemy je do wewnątrz. W plecach się robi troszkę przygarbienie, więc wydłużamy się do góry. Mniej więcej wyrównujemy tułów tak jak biodra, żeby się scentrować, wyciągamy boki ciała i żeby jeszcze ten ruch pociągnąć, możemy się wydłużyć. Czyli nie wypinamy się tak, tylko chowamy dolne żebra do wewnątrz, tak jakbyśmy zasysali brzuch i z tego ruchu wydłużamy plecy poprzez rozciągnięcie rąk. Jeśli dla Was utrzymanie rąk w górze będzie trudne, trzeba zapleść ręce w ten sposób i się wydłużyć. Zaplecenie rąk polega na tym, tu się jeszcze raz przekręcę, że chwytacie za łokcie. Jak chwycicie tak, to będzie niedobrze. Chwytamy za łokcie, tak jakbyście chcieli te części rąk dać do tyłu, tak? Czyli sobie z powrotem wracam. Chwytamy za łokcie i wydłużamy boki ciała do góry. Po 2-3 oddechach możemy zmienić splot rąk naprzemiennie, bądź znowu sobie ręce wydłużyć. I znowu pamiętamy o tym, że nie robimy tak. Ręce na początku warto, żeby nie było kontuzji, żeby one były na waszej, nie do tyłu, tylko na wysokości waszych uszu. Tak? To jest pierwsze. Więc bokiem będzie to wyglądało tak, bo mi głównie chodzi o to, żebyście zobaczyli też kręgosłup. Ja sobie w wersji końcowej siądę z przodu, czyli nie wypinamy w tył pupy, tylko wydłużamy i wydłużamy się do góry. I siedzimy prosto. Jeśli tak możemy chwilę usiąść, to jest ok. Jeśli nie, podpieramy się z tyłu palcami. Palce stają na opuszkach, czyli podpieramy się na opuszkach, wydłużamy je do góry, możemy delikatnie ugiąć łokcie. I jeszcze możemy zrobić tak, czyli znowu dolne żebra do wewnątrz, trochę się przegarbiamy tułów do góry, rozciągamy barki na boki i siedzimy. I tak na przykład możecie sobie siedzieć minutę, czyli na przykład 20 Waszych cykli oddechowych. Potem następuje zmiana splotu nóg. I tu się też może okazać różnie, że nogi mogą, że tak powiem, różnie się umiejscowić. Może na tą stronę być gorzej, może na przykład na tą stronę jedno kolano będzie wyżej, tak? I będzie Was boleć, i wtedy też trzeba sobie podłożyć koc. Siedzimy prosto i ponownie wydłużamy się, czyli chowamy dolne żebra, wydłużamy się do góry. Potem możemy unieść ręce, czyli nie wypinamy się tak, tylko prostujemy kręgosłup, wydłużamy się i ponownie możemy zapleść ręce, a potem możemy zmienić splot rąk. Jeśli to dla Was będzie trudne i nie będziecie w stanie w ten sposób usiąść w ogóle, to jeszcze jest jedno rozwiązanie. Mianowicie takie, że siadacie sobie przy ścianie, tak?
Czyli siadacie tak, że cała... Tu jeszcze Wam pokażę jeszcze ten. O, tak. Bo jak siedzimy, to jeszcze tyłem, jak to wygląda. Jak siedzimy tak, czyli nie wypinamy pupy. Tu macie kość krzyżową. To jest dość ważna kość. Tak ona podtrzymuje, można powiedzieć, też cały balans Waszego ciała. Więc staramy się wyciągnąć do góry w ten sposób. Jeśli to nie pomaga i dalej będziemy siedzieć tak, i będziecie się męczyć i nie będziecie mogli podnieść rąk, ani nawet wyprostować się w ten sposób, to wtedy kolejnym rozwiązaniem będzie takie, że umieścicie sobie koc przy ścianie. Hop. Dosuniecie całą kość krzyżową, którą Wam przed chwilką pokazałam, do ściany. Zabierzecie mięśnie pośladkowe na boki. Rozszerzycie stopy. I będziecie próbować przykładać całe plecy do ściany, chowając dolne żebra do wewnątrz. Głowę możecie sobie uchwycić, te dwa palce włożyć pod podstawę czaszki, tam jest taka dziurka, wydłużyć brodę i odstawić ją do ściany. I będziecie mogli tak próbować sobie usiąść. I jak największą część pleców próbować przyłożyć do ściany. Tak? Tu się też można delikatnie podeprzeć, albo miękko sobie położyć dłonie na kolanach, albo miękko na nadgarstkach i puścić palce miękko w dół. Tak? I przyciągamy się. Czyli jak największą pleców, część, staramy się przyłożyć do ściany. I to jest jedna z pozycji. Zawsze pamiętamy też o tym, żeby zmienić splot nóg. Tak? Tak jak już Wam wcześniej pokazywałam. I kolejną pozycją będzie pozycja stojąca. To się nazywa pozycja góry. W pozycji góry bardzo istotna jest praca stóp i nóg, tak jak mówiliśmy, tak? Więc tak, pozycja tadasany głównie, ona wygląda w ten sposób, że palce stóp są mocno rozciągnięte na boki. W stopie ważnym elementem jest podstawa dużego palca, małego, zewnętrzna krawędź pięty, tak? Więc chodzi o to, że możemy nawet na ugiętych nogach rozciągnąć sobie wszystkie palce, poustawiać w macie, tak żeby każdy z nich stał z osobna. I jak spojrzycie, to będziecie palec widzieć z góry. To samo jest z drugą stopą. No i na początku powiedzmy, że staniemy nogami na szerokość bioder. Gdyby nie było dużego palucha, mielibyśmy trudność z chodzeniem. Często też jest tak, że ludzie mają kolana do wewnątrz. Tak się może zdarzyć i na przykład jest platfus. Czyli ta wewnętrzna kostka idzie w dół i stopa się zapada. Więc ważne jest to, żeby przystawić podstawę dużego palca, małego palca i zewnętrzną krawędź stopy. I jeśli na przykład okaże się, że ta kostka Wam dalej leci do wewnątrz, to przystawiamy mocno zewnętrzne krawędzie stóp, stajemy na podstawach palców i podnosimy palce stóp do góry. To jest bardzo istotne, żeby czuć, że czujecie, że stoicie równomiernie na całej stopie. Ponieważ jeśli stopa nie pracuje w całości, to z czasem kurczą się palce, tak? I stopa traci swoją witalność. Więc staramy się stanąć z całymi podstawami stóp, rozciągamy palce i przykładamy je. I potem jest kolejny ruch. Jak już czujemy mocno stanie pięty, zewnętrznej krawędzi stopy i przodu stopy, przedniego łuku, z tego ruchu wydłużamy i rozstawiamy palce na macie, tak żeby one były przyłożone. I jest taki ruch, jakbyście chcieli uchwycić matę stopami. Tak? I stoimy. Kolejny ruch jest dalej. Kolana, tak? Często się mówi, że podciągamy rzepkę do góry. Podciągnięcie rzepki do góry działa różnie. Głównie chodzi o to, że ten przyczep czworogłowego sięga aż pod kolano. Czyli staramy się wzmocnić rzepkę i podciągnąć mięsień czworogłowy uda. Głównie chodzi o to. Ponieważ, bo ja to już umiem zrobić, ja też potrafię to zahamować. Czyli powiedzmy przeprost tak zwany, tak? Więc w tym momencie ja stoję bardziej na pięcie, a chodzi o to, żebym zrównoważyła stanie, żebym stała na całej stopie. I wtedy nawet noga nie będzie chciała zrobić tego przeprostu. Czyli stoimy na zewnętrznej krawędzi stopy, na zewnętrznym kancie i przystawiamy mocno całą stopę i wzmacniamy mięsień czworogłowy. Tak? Czyli noga nie ma tego przeprostu, tak jak ja teraz trochę przesadziłam. Tylko jest cały ciężar ustawiony na całej stopie. To jest jedna rzecz. I tak ustawiamy nogi. Jeśli to Wam sprawia trudność, można też delikatnie ugiąć kolana, tak? I potem kolejną częścią jest biodra. To będzie łatwiej pokazać bokiem.
Więc tak, przeważnie na przykład czasami jest tak, i teraz wypnę to specjalnie, że stoimy tak, tak? Jest taka pozycja. Więc co zrobić? Wtedy też palce zapadają się i stoimy na wewnętrznym kancie stopy, więc staramy się stanąć znowu. Zewnętrzny kant stopy, duży paluch, pięta. I teraz co się dzieje z miednicą? Jeśli mamy takie pochylenie miednicy, to staramy się biodra zrotować. Czyli rotacja bioder, czyli wychodzimy z tego ruchu, ponieważ ten ruch blokuje i nie będziemy mocno mogli tutaj, że tak powiem, popracować nogami, tylko nogi będą iść bardziej do tyłu, czyli będzie się robił przewrót. Więc staramy się podkręcić miednicę. Kiedyś było takie mocne podkręcenie ogona, że trzeba było stać tak, ale tak nie do końca. Staramy się puścić miękko biodra, żeby one miękko falowały. Czyli delikatnie podkręcamy, żebyście znaleźli taki ruch środkowy tego ustawienia, że możecie wyciągnąć do góry boki ciała i tułów. Więc staramy się tutaj wyciągnąć boki ciała. Dolnych żeber nie wypinamy, tylko dajemy je do wewnątrz, dolne żebra, i wydłużamy tułów do góry. I z tego ruchu też możemy sobie wydłużyć ręce do góry. Tak? Dolne żebra troszkę do wewnątrz i wydłużamy boki ciała. I to mniej więcej wygląda tak. Czyli nie stoimy tak, tylko delikatnie podkręcamy biodra i wydłużamy się do góry. Tak, tak to wygląda bokiem. Przodem, jeśli uniesiemy ręce do góry, możemy zapleść sobie na przykład tutaj łokcie. I tutaj ja to przesadzę, tak? Tu mamy przeponę. Przepona ma kształt trochę takiego grzybka. Więc staramy się to wydłużyć, schować do wewnątrz i wydłużyć boki ciała. I znowu, tak jakbyście poczuli, będziecie to czuć, że rozciągacie też kręgosłup z tyłu. Czyli wydłużamy. I teraz tak, ręce nie idą do uszu, tylko barki puszczamy miękko w dół. One opadają, ale cały czas przy rozciągnięciu boków ciała. Jeśli ten ruch będzie trudnym dla Was ruchem, to też można ręce ułożyć wzdłuż boków, tak? Czyli dłonie będą patrzeć w stronę ud, ręce, tutaj barki będą rozciągnięte, czyli barki nie idą do wewnątrz, tylko barki rozciągamy na boki, tak? Chowając dolne żebra i wydłużamy się. Jeśli chcemy bardziej na przykład rozciągnąć też barki, to możemy z tyłu zapleść dłonie w ten sposób. Oczywiście nie wszyscy będą mogli na początku połączyć dłonie w taki koszyczek, więc one nawet będą mogły być troszkę takie rozluźnione, to zobaczycie. I ściągamy całe ręce w dół. I teraz tak, przy tym ruchu następuje ruch, że często osoby ponownie wypinają pupę do tyłu. Więc znowu podkręcamy biodra do góry, wydłużamy boki ciała rękoma i oddychamy. Tak? Barki też ściągamy do tyłu. I tak sobie możemy stanąć. I tak, kolejny ruch, jak już dojdziecie do wprawy, to można połączyć nogi. Stopy, duże paluchy są razem, pięty są razem, wewnętrzne kostki są razem. I ponownie naciskamy podstawą dużego palucha, małego palca, przednim łukiem stopy, zewnętrzną krawędzią stopy i środkiem pięty. I w jodze jest kilka ruchów na raz. Na początku powiedzmy, że chcemy wzmocnić mięśnie, więc chcemy podciągnąć mięsień czworogłowy do góry. Żeby go podciągnąć, to też musimy troszkę podciągnąć rzepkę, ale bardziej nam chodzi o mięsień czworogłowy. Naciskamy dużym paluchem na duży palec, wewnętrzną kostką na wewnętrzną kostkę, zewnętrznymi krawędziami stóp, mocno podeszwą stopy. I są dwa rodzaje ruchu. Jeden ruch jest taki, jakbyście chcieli rozeprzeć nogi na boki, a drugi ruch jest wydłużania do góry. Są na razie, powiedzmy, o tych dwóch ruchach, czyli na boki, także pomiędzy nogami stworzy Wam się przestrzeń i ruch, kiedy naciskamy podstawą dużego palucha do góry ud, tak? I wtedy znowu nie wypinamy się tak, tylko dajemy brzuch do wewnątrz, podkręcamy delikatnie biodra. Tutaj pracujemy nad przeponą, czyli nawet czasami możecie sobie tak delikatnie tutaj włożyć palce, żeby to wszystko wydłużyć do góry. I ponownie możemy wyciągnąć ręce do góry, możemy je opuścić w dół, albo możemy złapać w ten koszyczek, tak? Żeby sobie tak stanąć i rozciągać. Czyli tak, z boku to będzie wyglądało tak. Tak? Można zapleść też tak. Może być wzdłuż i może być złapanie w koszyczek.
Tak? Z tyłu to będzie wyglądało tak, że ręce do góry mogą być na boki wzdłuż i złapane w koszyczek. Jak będzie Wam, powiedzmy, ciężko, to też ręce możemy zapleść tak. O, tak? Więc jest kilka rodzajów tego ruchu. Myślę, że na chwilę obecną to może zostawmy, żeby tylko to, co Wam teraz pokazałam. Pierwszy ruch był taki, że zabieraliście, to była pierwsza pozycja dzisiaj. Zabieramy mięśnie pośladkowe na boki, rozszerzamy stopy. Pamiętamy o tym, żeby to był trójkąt. Wydłużamy tułów do góry, chowamy dolne żebra, wydłużamy boki ciała. Możemy wyciągnąć ręce do góry, możemy złapać za łokcie, potem możemy zmienić splot rąk. To była pierwsza pozycja, tak? Bo to dajemy w kierunku mostka. Czy jak mówimy, że głowę dajemy w kierunku mostka, to jeszcze jest jeden ruch. Przeważnie ludzie, że czubek głowy do góry, to przeważnie ludzie podnoszą czoło do góry. U nas to jest ruch taki, że jak podnosimy czubek głowy do góry, to tu mamy koronę, tak? Czyli czubek głowy to nie jest czoło, tylko brodę dajemy do mostka, tak? Wydłużamy kark i korona głowy idzie ku górze. I wtedy dolne żebra do wewnątrz, tak? I tutaj się podpieramy rękoma. Czyli podniesienie, czyli danie brody do mostka, to jest wydłużenie karku. Czyli głowa do góry, to jest przybliżenie brody do mostka. Tak? I rozciągnięcie. Druga pozycja była taka, że stanęliśmy w górze, czyli to była pozycja góry. Najpierw mieliśmy nogi ustawione na szerokość bioder, palce stóp się otwierały, staliśmy na całych nogach, podkręciliśmy delikatnie bioderka, czyli pupa nie była wypięta w to, tylko delikatnie podkręcaliśmy bioderka. I też było uniesienie rąk do góry, splot rąk, bądź ręce wzdłuż boków ciała, bądź ręce z tyłu. Tak? Przodem to wyglądało tak. Drugi ruch może być jeszcze taki, że stopy są razem. Naciskamy mocno dużym paluchem, małym palcem, zewnętrznym kantem pięty. Podciągamy mocno mięsień czworogłowy. Podkręcamy delikatnie biodra, tak? Wyciągamy boki ciała i możemy ręce mieć wzdłuż, też możemy mieć ręce w górze, możemy też zapleść ręce z tyłu za sobą, w ten sposób, tak? Albo tradycyjna pozycja jest tak. Tak, a tak przodem. No i myślę, że na tą chwilę to by było tyle. I teraz tak, pozycja relaksu. Tak się nazywa pozycja trupa w jodze. Do tej pozycji na pewno warto mieć zawsze koc. To warto mieć pod głową po prostu, więc kładziemy koc z jednej strony. Jak nie macie maty, to może być też tak koco złożone, tak jak mata. No i teraz tak, kładziemy się. Na ugiętych nogach podpieramy się rękoma i kładziemy się do tyłu. I teraz tak, ten koc. Bierzemy koc, podsuwamy pod barki, wydłużamy szyję, wyciągamy szyję, przybliżamy do mostka, wydłużamy kark i przykładamy do koca. Koc jest przy barkach. Kolejny ruch. Uginamy nogi. I teraz tutaj przeważnie jest tak, że tutaj się tworzy luka i przeważnie ludzie leżą tak. I nie mogą leżeć prosto, więc my staramy się zrobić tak, że postawimy całe podeszwy stóp. Kolana będą na szerokość bioder, podkręcimy miednicę i przyłożymy cały kręgosłup do podłoża, tak? Czyli cały kręgosłup leży. I wtedy przykładamy biodra. Jak znowu nam się podeknie, to znowu podkręcamy biodra, przykładamy lędźwia i krzyż. Lewą ręką podkładamy tutaj pod prawy w bok i zabieramy troszkę mięśnia, tak żeby przyłożyć całe plecy. Prawą ręką rozkładamy tutaj lewy bok ciała. Jak nam się znowu poderwał lędźwia, to ponownie podkręcamy biodra, wyciągamy szyję. I jak już kręgosłup leży, ręce puszczamy wzdłuż boków, one leżą na grzbietach dłoni. Tak? Chodzi o to, że palec wskazujący, to będziemy mówić przy psie, on rotuje bark na zewnątrz, więc kładziemy dłoń. Możemy jeszcze na chwilę zacisnąć w piąstki, i potem miękko rozluźnić dłoń. I powolutku sunąc po macie, prostujemy jedną nogę, prostujemy drugą nogę. Nogi leżą miękko i puszczamy nogi miękko. I potem jak nie mamy z tym oporu,
to możemy na chwilkę sobie przymknąć oczy. Jak macie z tym problem, to możecie sobie położyć na przykład kawałek materiału tutaj na oczy, żeby móc się rozluźnić. I tak to będzie relaks. Takie leżenie po tych dwóch pozycjach na przykład może sobie potrwać 5 minut. Po tych 5 minutach, znaczy ważne też jest w trakcie, to będziemy też o tym mówić z czasem, ale na początek ważne jest utrzymać oddech. Czyli jak robicie wdech, to próbujcie robić miękki wydech takiej samej długości, tak żeby rozluźniać brzuch i klatkę piersiową. Czyli klatka piersiowa się nie podrywa do góry, tylko miękko ona się rozpływa na boki i przykłada coraz większą powierzchnię pleców do podłoża. No i na przykład można powiedzieć, że taki relaks powiedzmy na początku trwa 5-10 minut i robicie miękki, spokojny, można też przymknąć oczy, robicie miękki, spokojny wdech i miękki, spokojny wydech takiej samej długości. No i po tym czasie, kiedy już ten relaks upłynie, ponownie uginamy nogi, przekręcamy biodra w prawo, tak? Przekręcamy tutaj ta ręka, która jest, to będzie moja ręka prawa. Ona może pozostać w ten sposób, może być też przeniesiona za tutaj przy, może być przy głowie, a możemy też ją przenieść z tyłu za plecy. Z tyłu za plecami będzie to wyglądało tak. Ważne jest to, żeby przyłożyć kolana blisko siebie i wycofać w dół biodra. Biodra wycofujemy w tył. Dłoń sobie leży miękko. Jeśli w tej pozycji będzie Was boleć bark, to można przenieść rękę z powrotem na przykład tak i się położyć. Tak? Wrócę z powrotem do przodu. Czyli powiedzmy, że ja rękę mam z tyłu. Pokażę więc pierwszym z tym stanie. Oddalamy biodra. Tak sobie możecie poleżeć też z jakieś parę minut, parę Waszych oddechów. Lewą dłoń kładziemy na macie, łokieć się unosi w górę. Kładziemy prawą dłoń. I teraz tak, przeważnie wstajemy pupą, czyli wstajemy dolnym odcinkiem kręgosłupa. My chcemy użyć rąk. Czyli to ręce unoszą nas do góry, a głowa miękko, spokojnie opada i dopiero wtedy powoli się podnosimy i z powrotem na przykład na chwilkę siadamy do siadu skrzyżnego. Jeśli ten ruch, pokażę Wam, jak on wygląda też tyłem, czyli tak, tutaj tą rękę kładę przy twarzy, drugą kładę tak i powolutku podnoszę się do góry. Tak? W ten sposób i siadam prosto. Jeśli rękę mam tak przy relaksie, to znowu rękę lewą kładę przy twarzy, muszę też przenieść z powrotem tą drugą rękę i podnoszę się do góry. Tak? I siadam prosto. Technicznie tyłem będzie to wyglądało tak. Czyli w tym ruchu nie wstajemy głową ani biodrami, tylko podnoszą nas ręce. I powolutku unosimy się do góry, głowa na końcu, tak? No, to tyle na początek. Ja też się trochę zmęczyłam, pomimo, że były dwie pozycje, z tym, że ja też mówię, więc muszę nadążać z mową i z ruchem ciała. Jest to dość, że tak powiem, duże wyzwanie, plus jeszcze kamera, bo nie widzę Was i, że tak powiem, inaczej jest, jak to przebiega, jak mam ludzi na sali. To jest w ogóle jeszcze inny ruch. Ale mam nadzieję, że udało mi się mniej więcej to, już tak powiem, rozłożyć Wam na takie czynniki, dzięki którym będziecie mogli te pozycje wykonać. Na kolejnych zajęciach będziemy się uczyli psa z głową w dół i psa z głową do góry. Tak? Dzisiaj poznaliśmy pozycję siedzącą w siadzie skrzyżnym i pozycję góry Tadasana, żeby równo ustawiać biodra. Na kolejnych zajęciach, żeby wzmocnić ręce i nogi, zaczniemy od psa z głową w dół do psa z głową do góry, żeby troszkę poruszyć ciało. Natomiast kolejne sesje będą to pozycje stojące. Więc na dziś Wam dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego weekendu i do zobaczenia.